Kapitanie, flash na horyzoncie. Oj, oj, oj. Red Barrel zdecydowanie ma się z czego cieszyć. Po tygodniu od debiutu we wczesnym dostępie The Outlast Trials trafiło do ponad 500 000 nabywców. Dziennikarze oraz gracze nie szczędzą pochlebnych słów, zaś Steam wskazuje aż 94% pozytywnych opinii. Klimat, strach oraz kooperacja z dobrym stanem technicznym. I need somebody who knows they deserve to suffer. Power. John Wick doczekał się już dwóch gier, gameplay w tle. Jednak studio Lionsgate pracuje właśnie nad realizacją wysokobudżetowego tytułu. Po zeszłorocznych doniesieniach doczekaliśmy się potwierdzenia od prezesa grupy. Projekt jest już realizowany, zero konkretów, więc czekamy na oficjalną zapowiedź. Twórcy gry Model Builder otrzymali wypowiedzenie umowy od CD Projektu. Domagają się oni nie tylko wycofania DLC zawierającego modele z Cyberpunka oraz Wiedźmina, ale i wzywają do uiszczenia opłat licencyjnych oraz co ciekawsze usunięcia ze sprzedaży samej gry. Moonlit Games ma podjąć rozmowy. Twórcy Phantom Blade Zero uchylają rąbka tajemnicy po niespodziance podczas showcase'u. Gra ma zająć nam od 30 do 40 godzin, choć przedłużą to liczne zadania poboczne. Pojawi się sieciowa kooperacja w półotwartym świecie podobnym do Ninja Gaiden. Wygląda zbyt dobrze. S Games potwierdza, że to czysty gameplay. Gloria Victis otrzymuje kolejną aktualizację. Tym razem do gry zostały dodane banery gildii z bonusami, zniszczalne fortyfikacje oraz zmiany w systemie punktacji. Poza tym oczywiście zmiany w balansie i sklepie, a także optymalizacja silnika. Twórcy zaznaczają, że to nie koniec wsparcia dla tej 7-letniej produkcji. Mało wam kosmicznych RTS-ów, Falling Frontier od studia Star Fox otrzymało nowy gameplay prezentujący starcia okrętów w przestrzeni międzyplanetarnej. Dodatkowo przyjrzeć możemy się okrętom, które zgodnie ze słowami twórców starają się dążyć do realistycznego przedstawienia fizycznych obiektów. No to dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu. Cześć!